Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić temat związany z wysoką i niską biowitalnością. Ktoś by mógł zapytać, co to znaczy? A więc chciałem opowiedzieć kilka słów na ten temat, więc biowitalność, w zależności czy mamy wysoką biowitalność czy niską biowitalność, od tego będzie zależało, czy będziemy przyciągać duchy, jakieś byty, jakieś istoty astralne. Jeżeli ktoś ma niską biowitalność, to wówczas te duchy i te astrale przychodzą do danego człowieka i po prostu się podczepiają, przyczepiają się, niekiedy wchodzą w człowieka, bo jest bardzo niska biowitalność. Jeżeli biowitalność jest wysoka i jemy potrawy, które są ostre, czyli mają paprykę, czyli mają chili, mają curry, czy mają ewentualnie kurkumę, ostre potrawy, takie potrawy, jakie na przykład się je wielokrotnie w kuchni indyjskiej. Także dzięki zrozumieniu tego tematu ja po prostu pojąłem, że kultura Indii jest kulturą bardzo zaawansowaną, ponieważ ludzie tam mieli wiedzę na temat duchów, podczepów itd., itd. Ich kuchnia jest raczej ostra, można powiedzieć. I oni po prostu nie mają tyle problemów z podczepami, z duchami, jak tutaj my ludzie w Europie, prawda? Znają się po prostu na jakości jedzenia, na przyprawach, znają się po prostu na wielu takich rzeczach, o których po prostu my nie mamy zielonego pojęcia. Ja powoli po prostu odkrywam tą całą kulturę, odkrywam tą całą technologię, która tam jest zawarta nie tylko w Wedach, ale również w życiu na co dzień. Więc drodzy kochani, konkluzja z tego wszystkiego jest taka, że wysoka biowitalność osiągamy, jeżeli po prostu przygotowujemy jedzenie ostre. Jedzenie, które nas rozgrzewa. Może to być herbata zwykła, imbir. Może to być dodatek imbiru do potraw, do warzyw. Może być to dodatek papryki, chili do jakiegoś chutneyu, czyli można zrobić sobie chutney owocowy ze śliwek. Na przykład marmelada troszeczkę przyprawiona na ostro. Takie jedzenie ostre spowoduje to, że biowitalność nasza wzrośnie. Co to znaczy? Jeżeli wzrośnie nasza biowitalność, automatycznie jest większa odporność na podczepy, że duchy do nas nie wejdą, ponieważ mamy wysoką biowitalność. Także jeżeli mamy jedzenie chłodne, jeżeli jedzenie jest niezbyt ciepłe i wielokrotnie zjadamy zimne jedzenie, to wówczas mamy taką jakby, nie powiedziałbym stuprocentowo, ale tak mniej więcej na 75% jest możliwość, że te duchy jednak do nas będą się podczepiać. Także bardzo istotnym faktorem jest to, żeby tą biowitalność mieć wysoką i spożywać potrawy w miarę świeże, w miarę dobrze przyprawione. Nie muszą to być bardzo ostre potrawy. Jeżeli ktoś już lubi ostre potrawy, takie bardzo ostre, to może też zrobić, ale jeżeli chociaż trochę są przyprawione i przede wszystkim, że są ciepłe, że są gorące, rozgrzewające, zupy przede wszystkim, polecam zupy, jedzenie zupy z warzyw, takie zupy rozgrzewające, dobrze przyprawione, buliony i takie tego typu po prostu potrawy, które nas mogą po prostu rozgrzać. Dzięki temu będziemy mieć większą odporność na podczepy duchów i istot subtelnych. To jest bardzo istotny temat. Tutaj w Europie praktycznie tego tematu się nie porusza. Bardzo na mało takich forów internetowych, gdzie można spotkać te tematy. W jaki sposób uodpornić się na podczepy duchów? A temat jest bardzo istotny, ponieważ wiele problemów wynika właśnie z tego, że ludzie źle się odżywiają, mają właśnie problemy z tym właśnie, z tą bioenergią w sobie, z tą wysoką biowitalnością lub niską biowitalnością i właśnie to jest jakby przyczyna tego, że astrale i duchy podczepiają się pod nas. Także to jest temat, który chciałbym Wam dzisiaj przekazać, a tak na marginesie chciałem skomentować, iż nasze odpromienniki, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.